Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki, ale za to treściwy. Zaczniemy od smutnej wiadomości. Potem przejdziemy do nagród, a jeszcze później zajmiemy się wiadomościami i okruchami, które ciężko jednoznacznie sklasyfikować. Zapraszam do wysłuchania. 4 września, w wieku 79 lat, po długiej chorobie, zmarł Peter Straub. Autor znany był przede wszystkim z powieści Coco oraz pisanych wspólnie ze Stephenem Kingiem książek Talizman i Czarny Dom. Jego dorobek jest jednak znacznie większy, szczególnie na polu powieści grozy. Nominowany był do kilkunastu nagród World Fantasy Award, z których wygrał 4, oraz do 14 nagród imienia Brama Stokera, z których wygrał 10. Szkoda. Znamy już laureatów tegorocznej edycji Nagród Hugo. Ceremonią ogłoszenia zwycięzców obejrzeć możecie na YouTubie. Link w opisie. W kategorii najlepszej powieści zwyciężyła książka A Desolation Called Peace autorstwa Arkady Martine. Książka stanowi kontynuację powieści Pamięć zwana Imperium. Najlepszą nowelą okazało się zaś A Psalm for the Wild Build autorstwa Becky Chambers, a najlepszym opowiadaniem Where Oaken Hearts Do Gather autorstwa Sary Pinsker. Resztę mniej ważnych kategorii znajdziecie pod linkami w opisie. Ja muszę w końcu przysiąść nad Desolation Called Peace. Pierwsza część bardzo mi się podobała. Znamy również zwycięzców The Dragon Award. Najlepszą książką science fiction okazał się Upadek Lewiatana, autorstwa duetu kryjącego się pod pseudonimem James S. A. Corey. Najlepszą książką w fantasy okazała się Księga Nocy, autorstwa Holly Black. Najlepszą powieścią militarystyczną okazało się za to A Call to Insurrection. Wezwanie do powstania autorstwa Davida Webera, Timothy'ego Zana i Thomasa Pope'a. Książka stanowi 4 tom cyklu Kroniki Manticore. Resztę laureatów znajdziecie, tradycyjnie, pod linkami z opisu. Już 14 grudnia tego roku, za sprawą Dark Horse Comics, na amerykańskim rynku ukaże się komiksowa adaptacja Ucznia Skrytobójcy autorstwa Robin Hope. Seria liczyła będzie sobie 6 zeszytów. Jestem ciekaw, jak wyjdzie, bo komiksowe adaptacje książek fantasy i science fiction są zazwyczaj bardzo udane. Więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Okładka, nie ukrywam, nastraja mnie raczej pozytywnie. Okruchy. Ciekawe rzeczy dzieją się w odniesieniu do gry Cyberpunk 2077 oraz anime Cyberpunk Edgerunners. Ale po kolei. W czasie Night City Wire, o którym mówiłem ostatnio, dowiedzieliśmy się o aktualizacji 1.6, która poprawia kilka błędów. Dodaje 3 zlecenia, grę w bieg przez płotki oraz dodaje przedmioty z anime do świata gry. I to faktycznie się stało. Jeszcze tego samego dnia aktualizacja była na moim komputerze. Co za tym idzie, zlecenia przeszedłem, a część przedmiotów z anime udało mi się już zdobyć. Kurtka wygląda naprawdę przednio. Teraz przechodzimy jednak do kolejnej rzeczy dodanej do gry. Znalazł się w niej Braindance, będący w istocie zwiastunem anime. Bardzo zresztą fajnym zwiastunem i pozwalającym wysnuć kilka ciekawych wniosków. Oraz docenić, że miasto w anime jest faktycznie wiernie odwzorowane. Nie chcę mówić nic więcej, żeby nie zdradzić zbyt wiele szczegółów. Dostaliśmy też zwiastun nadchodzącego i zarazem jedynego rozszerzenia fabularnego. Widmo Wolności. Bo taki nosi tytuł, ma ukazać się w przyszłym roku. Ponownie też do współpracy zaproszono Keanu Reevesa, który wcieli się w Johnny'ego Silverhanda. Ta wiadomość cieszy, bo w podstawce świetnie się sprawdził. Najważniejszym jednak newsem jest fakt, że udostępnione zostały narzędzia do modowania. Co oznacza, że ludzie, którzy do tej pory robili z grą fajne rzeczy, jak latające samochody, dostaną narzędzia pozwalające na naprawdę ogromne zmiany. Tego nie da się przecenić. Szczerze, nie było może zapierającego dech w piersi trailera dotyczącego tej informacji, ale powinien być. To jednak nie koniec wiadomości. W czasie spotkania z inwestorami CD Projekt potwierdził, że planuje rozwijać markę Cyberpunk. Można więc liczyć na kolejne gry osadzone w tym świecie, choć te zapewne będą już powstawać przy użyciu Unreal Engine 5. Co, nie oszukujmy się, wszystkim wyjdzie na dobre. Cieszę się, że tak sprawa wygląda. Postscriptum. Wspomniana minigra, bieg przez płotki, dostępna jest również na Androida i iOS. Linki w opisie.
HBO udostępniło na YouTubie pierwszy odcinek Domu Smoka do obejrzenia całkowicie za darmo. I byłaby to dobra wiadomość, gdyby nie fakt, że film nie jest dostępny w Polsce. Z tego też tytułu kij w oko HBO za tego typu zagrywki. Ale niechętny szacunek za tego typu manewry w chwili premiery Pierścieni Władzy. Marketingowo nieźle. Zapowiedzi i zwiastuny. Decimus Fate i Rzeźnik z Guile Petera A. Flannery'ego ukaże się nakładem Fabryki Słów już 18 listopada. 23 listopada Fabryka Słów wyda kolejny tom o Jakubie Wędrowiczu. Będzie on nosił tytuł Faceci w gumofilcach. Jego autorem jest Andrzej Pilipiu, ale to już wiedzieliście. Na 17 października zapowiedziana została premiera książki Karoliny Derkacz pod tytułem Legenda Ludowa – Cuda Wianki. Książka zostanie wydana nakładem wydawnictwa Initium. 8 listopada pojawi się powieść Katarzyny Puzyńskiej pod tytułem Sąpierz. Książka stanowi drugi, po Chąźbie, tom cyklu Grodzisko. Ukaże się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Pojawił się kolejny trailer wywiadu z wampirem od stacji AMC. Pojawia się sporo nowych scen, choć część została wykorzystana z poprzedniego zwiastuna. Tak czy owak, link macie w opisie. Myślę, że warto zainteresować się tą serią. Może nie czekać na nią z zapartym tchem, ale jednak nie ignorować dokumentnie. W internecie pojawił się trailer serialu Peripheral na podstawie powieści Williama Gibsona. Premiera serialu już 21 października na Amazon Prime. Fragmenty. Dostępny jest fragment powieści To przez ten wiatr, autorstwa Jakuba Nowaka. Dostępny jest fragment najnowszej powieści Stephena Kinga pod tytułem Baśniowa opowieść. Link, oczywiście, w opisie. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wracacie tutaj co tydzień. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, paskud.